I już teraz nabiegli uczestnicy na linię startową. No i gonitwa się rozpoczęła. Tam od razu do przodu bardzo mocno przemieszcza się Zujrik w wałach oznaczony numerem 10. Bardzo mocne tempo stara się narzucić, ale biegnący na drugim miejscu Lady Eagle nie idzie w ślad za nim jakoś bardzo mocnym tempem. Kilka długości pomiędzy tymi końmi jest różnicy. Zujrik jako pierwszy, Lady Eagle na drugim, na trzecim Jakudza, tam bardzo szeroko ją wyniosło. Na czwartym Igraszka, blisko jest George of Beaumont, na ostatnim miejscu galopuje Fajza. Dystans długi, konie będą dwukrotnie mijać linię celownika, dwukrotnie będą pojawiać się przed trybuną główną, można oczywiście dopingować swoich faworytów. Na dwóch pierwszych miejscach są Jakudza oraz Zujrik, konie oznaczone numerem 12 i 10. Na trzecim jest Lady Eagle, na miejscu czwartym George of Beaumont, Igraszka na piątym, Shy Boy na szóstym, Nightmax na siódmym, na ostatnim Fajza. Ale jak Państwo widzicie, odległości pomiędzy końmi nie są wcale wielkie. Nie rozciągnęła nam się bardzo ta stawka, do pokonania jeszcze mają ponad 2 km, także tutaj w dystansie jeszcze bardzo wiele może się zmienić, a zwłaszcza na prostej finiszowej. Jakudza pod Dmytro Moskalem jako pierwsza, na drugim miejscu jest Zujrik, te dwa konie to tempo starają się jak na długi dystans narzucić dość mocne, za nimi jest kilka długości przerwy, na trzecim galopuje George of Beaumont, na czwartym miejscu jest Igraszka, na piątym Lady Eagle, Shy Boy na miejscu szóstym. Konie jeźdźcy mają jeszcze do pokonania 1600 metrów, wyraźnie za stawką galopuje tylko Fajza, ona nie daje rady podążać za końmi, to tempo jest dla niej za wysokie, pozostali są jeszcze dość blisko siebie, choć po mału zaczyna się rozciągać stawka tej gonitwy. Na prowadzeniu wciąż oznaczona numerem 12 Jakudza, tuż obok niej oznaczony 10 Zujrik, ale już zbliżają się Igraszka i George of Beaumont. Stawka zaczyna się grupować na około 1200 metrów przed celownikiem. Na prowadzenie teraz przechodzi oznaczony 10 Zujrik i to on jako pierwszy będzie wchodzić w zakręt. Jakudza na drugim, George of Beaumont na trzecim, Igraszka na czwartym. Przesuwa się do przodu Master Luke po zewnętrznej, jest na piątym, obok Nightmaxa, za nimi Shy Boy, Lady Eagle, dalej Książę Nocy, no i daleko za stawką Fajza. Ale czołówka jest już dość mocno zgrupowana, to jest pięć koni, które odrywają się od pozostałych. To George of Beaumont, Igraszka, Zujrik, Master Luke i jeszcze do tego Nightmax. I one mają 500 metrów do celownika. Biegną teraz ławą. Wydaje się, że najlepiej po zewnętrznej radzi sobie Master Luke. Tak, to on wychodzi na prowadzenie. Master Luke, za nim Igraszka. Na trzecim Nightmax, na czwartym George of Beaumont. Niecałych 300 metrów do celownika. Schodzi do kanatu. Master Luke ma jeszcze troszkę przewagi. Na drugim miejscu Nightmax, na trzecim Igraszka, ale Master Luke powiększa swoją przewagę. 100 metrów do celownika i Master Luke nie przegra tego. Master Luke wygrywa. Na drugim miejscu kończy wyścig Nightmax, na trzecim George of Beaumont, na czwartym Igraszka, na piątym Zujrik, dalej Shy Boy, Książę Nocy. No i jeszcze czekamy na Fajzę, która ma ponad 100 metrów do celownika. To był jej debiut. Ale dobiega Fajza do celownika w pierwszym swoim wyścigu. A jako pierwszy linię celownika minął Master Luke pod dosiadającym go praktykantem dżokejskim Adamem Ćmielem. Trenowany jest ten koń przez Pawła Slożila. Czekamy na zatwierdzenie rezultatu przez komisję techniczną. Proszę Państwa, a za kilka dosłownie minut, mniej więcej pięć, na czworoboku piaszczystym przed boczną trybuną niezwykły